relacja z europejskiego weekendu w Płocku, prehistoryczne drzewo i urodziny przesympatycznej aligatorzycy. To wszystko w nowym programie. Zapraszamy do oglądania. Za nami najbardziej europejski weekend w naszym mieście. 19. Piknik Europejski rozpoczął się śpiewająco. W piątkowy wieczór wspaniały koncert dała Krystyna Prońko, której towarzyszyła Płocka Orkiestra Symfoniczna. Artystka wykonała znane i lubiane utwory ze swojego repertuaru zaaranżowane na orkiestrę. W kilku piosenkach towarzyszył jej chór Vox Singers. Ich wspólny występ uwiódł publiczność do tego stopnia, że zostali wywołani na bis. Drugim dniem pikniku rządziły dzieci. Przedszkolaki prezentowały swoje artystyczne talenty na scenie. Skomplikowanym układom tanecznym przyglądali się dumni rodzice i dziadkowie. Starsze dzieci tradycyjnie przemaszerowały w barwnej paradzie ulicami Starówki. Jak co roku uczniowie i nauczyciele zachwycili swoją kreatywnością w uchwyceniu charakterystycznych elementów poszczególnych państw. Uczennice płockiej jedynki zatańczyły kankana, były holenderskie słoneczniki i tulipany. Na Tumskiej pojawił się długi chiński smok oraz amerykańskie kowbojki tańczące do muzyki country. Publiczność czarowały też hiszpańskie tancerki flamenco. Na Starym Rynku można było podziwiać kolejne występy oraz stoiska wystawione przez szkoły, na których prezentowane były poszczególne kraje i ich tradycje. Przed ratuszem stanęła wystawa pokazująca rzeki przepływające przez wszystkie zaprzyjaźnione z nami miasta. Z kolei w domu Darmstadt prezentowane są fotografie z najmłodszego miasta partnerskiego, gruzińskiego Rustawi. Wszystkiemu bacznie przyglądali się goście z zagranicy. W tym roku na piknik przyjechali przedstawiciele 10 miast partnerskich. Poza oficjalnymi obowiązkami nasi goście mieli czas na zwiedzanie miasta. Piękną wiosenną pogodę wykorzystali na spacer po ogrodzie zoologicznym, gdzie nie tylko podglądali zwierzęta, ale i odpoczywali po trudach dnia poprzedniego. Zawierali także bliższe znajomości z niektórymi mieszkańcami naszego zoo. Pięć kilometrów musieli pokonać uczestnicy biegu europejskiego. Nim wystartowali, poddali się intensywnej przedstartowej rozgrzewce. Tak przygotowani wyruszyli na trasę, która prowadziła z Orlen Areny do Orlen Areny. Bo organizatorzy biegu, biorąc przykład z najlepszych światowych imprez, usytuowali start i metę w hali. Wśród biegaczy był prezydent Andrzej Nowakowski, który ukończył bieg na 158 pozycji, plasując się w połowie stawki. Przed dorosłymi na starcie stanęły dzieci i młodzież. Najmłodszych zawodników dzielnie wspierali na trasie rodzice. Tych nieco starszych zagrzewały do walki okrzyki widzów. Wszyscy za swój bieg odebrali pamiątkowe medale. Piąty bieg europejski był częścią akcji Polska Biega. Płock drugi rok z rzędu był gospodarzem jednej z rund motorowodnych mistrzostw Polski skuterów wodnych. Na Wiśle zmierzyła się czołówka polskich zawodników. Przez dwa dni można było podziwiać efektowne ślizgi, brawurowy slalom między bojami i pióropusze wody lecące spod potężnych maszyn. Impreza zorganizowana przez płockich woprowców była częścią obchodów Roku Rzeki Wisły. Wielkie świętowanie w płockim zoo. Z okazji Światowego Dnia Bioróżnorodności koło budynku akwarium zostały posadzone nowe rośliny. Wśród nich są dwie metasekwoje. To iglaste drzewo jest żywą skamieniałością. Jego przodkowie rośli już 250 milionów lat temu. Drzewa posadzono wspólnymi siłami. Przedszkolakom i uczniom z płockich podstawówek pomagali z całych sił prezydent Andrzej Nowakowski oraz posłanka Elżbieta Gapińska. Nie bez powodu dzieci miały ręce pełne prezentów. Przyszły na urodziny aligatorzycy Marty. Jubilatka skończyła 87 lat i pracownicy zoo wyprawili jej huczną imprezę. Przypomnieli historię Marty.
Także to, że ma za sobą filmowy epizod. Zagrała niezapomnianą rolę Hermana w filmie Hydrozagadka. Przygotowano dwa torty urodzinowe. Mięsno-rybny smakołyk trafił tylko do Marty, która spałaszowała go z apetytem. Drugi, bardziej tradycyjny, słodki i zielony wypiek z przyjemnością zjadły dzieci.